Już po raz 14 Suwalski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego organizuje akcję Lato na rowerze z PTTK. Na miłośników dwóch kółek czeka 8 rajdów po Suwalszczyźnie. Uczestnicy pierwszego w tym roku rajdu mieli do przejechania 50 km przez malownicze tereny Wigierskiego Parku Narodowego. Bardzo mocno chcemy zachęcić młodzież do uczestnictwa w takich imprezach, które będą odbywały się przez cały okres wakacyjny, czyli w każdy piątek, przez 2 miesiące, czyli 8 takich spotkań mamy przygotowanych. W rajdzie może wziąć udział każdy. Wystarczą chęci, sprawny rower i 7 zł wpisowego. Tak, z kolegami to jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Można wyjść na dwór w ogóle i miło spędzić czas, no i szybko on leci najlepiej. Można zobaczyć ciekawe miejsca. Od przewodnika usłyszeć różnych ciekawostki na temat danego właśnie miejsca. No i ogólnie tak poznać trasy rowerowe. Każdy uczestnik rajdu otrzymuje kamizelkę odblaskową. O to zadbał suwalski WORT, a nad bezpieczeństwem czuwa przewodnik turystyczny i kierownik wyprawy. Tempo jest nasze w naszym rajdzie dostosowane do ostatniego uczestnika, więc nie ma, że mimo że się to nazywają rajdy, ale nie są to takie rajdy, że na wyścigi kto pierwszy, więc atmosfera jest zawsze sympatyczna. Kolejny rajd rusza już w piątek. Szczegóły i zapisy znajdują się na stronie Suwalskiego Oddziału PTTK. Suwalska prokuratura bada okoliczności śmierci 12-latka z Filipowa. Pod koniec czerwca chłopiec strzelił sobie z wiatrówki w głowę. Do tragedii doszło w domu. Rannego 12-latka znalazła rodzina. Został przewieziony do szpitala w Suwałkach z rozległym urazem mózgu. Następnie chłopaka przetransportowano helikopterem do Białegostoku. Lekarzom nie udało się go uratować. Suwalska prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie karne dotyczące śmierci 12-latka, do której doszło pod koniec czerwca w miejscowości Filipów. Jak wstępnie ustalono, 12-latek popełnił samobójstwo, używając przy tym wiatrówki. Chłopiec zostawił list pożegnalny. Śledztwo jest na etapie wstępnym, dlatego też nie mogę się szerzej w tym momencie wypowiadać, ewentualnie będę mógł powiedzieć o okolicznościach tego czynu, przyczynach dopiero myślę, że w granicach za 3 tygodnie. Prokuratura nie ujawnia treści listu, jak i przypuszczalnych motywów dziecka. Wystrzały i wybuchy, bitwa i wojsko to wojna na Suwalszczyźnie. Wszystko to część inscenizacji historycznej wspominającej lata 1914-1915 na naszych ziemiach. Plac nieopodal Muzeum Wigier zamienił się w pole bitwy, ale zanim wkroczyły tam wojska, można było podziwiać sielski obrazek jak ze zdjęcia z dawnych lat. Cała Suwalszczyzna usiana jest grobami tych żołnierzy niemieckich i żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli. Między innymi dziś rano na takim cmentarzu byliśmy, złożyliśmy kwiaty, grupy rekonstrukcyjne. Ale warto też pamiętać, że w mundurach żołnierzy rosyjskich walczyło bardzo wielu poborowych pochodzących właśnie z Suwalszczyzny. I to także oni leżą w tych często bezimiennych mogiłach rozsianych po całym regionie. W tym roku przypada setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Inscenizacja ma przypominać mieszkańcom, co wydarzyło się wtedy na Suwalszczyźnie. Mówimy o wyjątkowo krwawych walkach, które tutaj się toczyły, o walkach, w których zginęły nie setki, a tysiące żołnierzy rosyjskich i niemieckich, ale pamiętać trzeba, że w tych mundurach służyli również Polacy i po jednej i po drugiej stronie. I w tych mundurach ginęli właśnie również Polacy. Rekonstrukcja Wielkiej Wojny w Starym Folwarku przyciągnęła tłumy. Ciekawość, zobaczyć jak to było, jak to wyglądało. No i przyjechałem. Czy zna pan historię tego, co tutaj się działo podczas I wojny na Suwalszczyźnie? Nie znam. Chęcie się poznam coraz lepiej. Tu właśnie zakupiłem Wielka Wojna i trochę historii też dzisiaj poznamy. Czy wie pan, co tutaj się działo podczas I wojny światowej na Suwalszczyźnie? No wiem, że były różne przegrupowania, ale tak za bardzo to nie. Dopiero to dzisiaj będzie zbliżało mnie do historii.
O historii można było się też wiele dowiedzieć od osób biorących udział w inscenizacji. Do Starego Folwarku przyjechało kilkanaście grup rekonstrukcyjnych z Polski, Litwy, Rosji i Białorusi. Mundury z tamtej epoki może nie były nazbyt wygodne, tak jak na temperaturę dzisiejszą. Były trochę może za ciepłe, natomiast ten mundur miał stanowić, można powiedzieć, żołnierską drugą skórę. Jeśli to zmokło kilka razy, wysuszyło się, ubłociło, zostało wyczyszczone. No, żołnierz zaczynał ten mundur bardzo lubić i okazywał się w gruncie rzeczy jednak wygodny i na każdą okazję przydatny. Na każdą temperaturę, na każdą pogodę. To zastępował tak naprawdę ten mundur, tak jak powiedziałem, drugą skórę, a przede wszystkim żołnierz idący do ataku, żołnierz pruski, miał ze sobą wszystko, co mu było do bytowania potrzebne. No, tak więc oczywiście tornister z podstawowym wyposażeniem, z podstawowymi rzeczami, zawsze menaszka, zawsze manierka również przy sobie, uzbrojenie. Jesteśmy uzbrojeni w karabiny Mausera, wzór 1898. Mamy z sobą po 90 naboi, więc mogliśmy długo i skutecznie wojować. Każdy żołnierz, owszem, ma jeszcze taką broń przyboczną, jaką jest bagnet. No, i przy okazji jeszcze takich trochę ciekawostek można by powiedzieć, że armia pruska w roku 1914 no, jeszcze nawiązywała do wielu takich elementów z czasów napoleońskich. No, na przykład to, że mamy tutaj numery pułkowe. Rekonstrukcja Wielka Wojna, Suwalszczyzna 1914-1915 została przygotowana przez Muzeum Okręgowe w ramach projektu Wydarzenia I Wojny Światowej jako element wspólnego kulturowego i historycznego dziedzictwa Suwalszczyzny i Zaniemienia, w którym oprócz Suwalskiego Muzeum uczestniczy też Muzeum Krajoznawcze w Olicie. Zwłoki mężczyzny znalazł dziś około godziny 7 przypadkowy przechodzień. Martwy człowiek leżał na schodach w okolicy skrzyżowania ulicy Pułaskiego i Nowomiejskiej. Ciało mężczyzny leżało na schodach prowadzących do piwnicy jednego z budynków. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon. Tożsamość mężczyzny została ustalona. Okazało się, że to 54-letni mieszkaniec Suwałk. Ciało przewieziono do prosektorium. Prokuratura bada okoliczności, w jakich doszło do śmierci mężczyzny. W ubiegłym roku na wyjeździe z Suwałk w stronę północy stanęła bluesowa gitara. W tym roku symbol festiwalu powstanie też z drugiej strony miasta, na rondzie Unii Europejskiej. Gitarę mieszkańcy miasta przyjęli różnie. Kolor pozostawia wiele do życzenia, bo przypomina rdze. Niezbyt kojarzy się też z festiwalem. Logo sztandarowej imprezy Suwałk jest bardzo małe. Gitara jest pokryta specjalną powłoką, przypominającą kolor rdzy. Nie jest to na pewno farba koloru rdzowego. Jest to specjalne zabezpieczenie metalu przed rdzewieniem. No niestety niektórzy uważają, że wygląda to dosyć nieładnie. Natomiast podobne obiekty, podobnego koloru znajdują się w Europie tak zwanej zachodniej i nikogo nie rażą. Są to całe nawet budynki typu Parku Naukowo-Technologicznego. W tym roku miał się pojawić też drugi element promujący Suwałki Blues Festival. Był konkurs rozpisany. Niestety projekty, które wpłynęły, nie nadawały się zdaniem komisji do realizacji. Były zbyt po prostu brzydkie. Dlatego prezydent postanowił, że właściwie sam zaprojektuje, przynajmniej opracuje koncepcję nowego projektu. Będzie to mikrofon wokalny, który zostanie na tym rondzie ustawiony na dosyć wysokim maszcie, obrotowy, żeby było jeszcze fajniej. Gigantyczny mikrofon ma być nie tylko obrotowy, ale przy konstrukcji ma znajdować się rzucająca w oczy nazwa Suwalskiego Festiwalu. W tej chwili trudno mówić o kosztach, ponieważ część robót została wykonana nieodpłatnie. Zobaczymy, jak zostanie zainstalowany. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, ile kosztował ten mikrofon. Ale przecież zapłaciliście za niego. Za wykonanie, nie wiem, odlew z czegokolwiek to jest. W tej chwili nie chcę mówić o kosztach, ponieważ część materiałów została dostarczona, czy też wykonana przez przedsiębiorców po kosztach tak zwanych materiału, zakupu materiału, bez robocizny, więc zobaczymy, ile to będzie rzeczywiście kosztowało. Festiwal rozpoczyna się jutro. Do tej pory mikrofon nie wita wjeżdżających do miasta od strony Augustowa.
Być może będzie go można podziwiać w czwartek. Zapytani o rozmiar noszonego obuwia albo wzrost, bez wahania podamy właściwe liczby. Ale czy potrafimy także odpowiedzieć na pytanie, jakie masz ciśnienie krwi? Nadciśnienie, którego nie kontrolujemy, może być bardzo groźne w skutkach. Większość młodych Polaków na pytanie o wysokość swojego ciśnienia krwi odpowie, że nie wie, bo nigdy go nie mierzyło. Co więcej, pokutuje przekonanie, że problemy z wysokim ciśnieniem dotyczą tylko ludzi starszych. Tymczasem podwyższone ciśnienie mogą mieć nawet dzieci, a nadciśnienie to bardzo niebezpieczna dolegliwość, która może rozwijać się już w wieku 30-40 lat, nie dając żadnych objawów. I niestety, ciśnienie regularnie mierzą tylko ci, którzy mają z nim problemy. Badam często, mam bardzo niskie ciśnienie, więc nie spodziewam się tutaj jakichś nowych informacji. A czy takie badania są ważne, pani zdaniem? Pani mówi, że no na pewno są ważne. Na pewno są ważne. I jeżeli jest taka możliwość skorzystania bez kolejki u lekarza, czy rejestrowania się i czekania długo, więc dlaczego nie skorzystać? Jestem sama chora na nadciśnienie, no ale takie badanie specjalistów to na pewno lepiej pomoże. A często pani się bada? No prawie codziennie, bo mam ciśniomierz w domu kupiono. No, muszę badać, zapisywać książeczkę. Dlaczego warto badać ciśnienie? Dzięki temu możemy sprawdzić, czy z naszym układem krążenia jest wszystko w porządku i uchronić się od chorób sercowo-naczyniowych. Prawidłowe ciśnienie, takie książkowe, to jest 120/80. Natomiast wynik, który może nam sugerować, że coś jest z tym ciśnieniem nie tak, to jest wynik utrzymujący się powyżej 140/90. I wtedy tak naprawdę powinniśmy zastosować dalszą diagnostykę, czyli mierzyć sobie regularnie. Regularnie, czyli codziennie o stałej porze, po posiłku, to ciśnienie i wtedy, jeżeli ono nadal będzie przekraczać 140/90, udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli mamy ciśnienie w normie, powinniśmy je kontrolować raz na pół roku lub przy każdej wizycie u lekarza. Jeżeli mamy ból lub zawroty głowy, też trzeba pamiętać o zmierzeniu ciśnienia. Jego wartości mogą być pierwszym sygnałem, że z naszym organizmem dzieje się coś złego. Sztandarowy zespół promujący tańce i pieśni ludowe z Suwałk okazał się najlepszy wśród zespołów ludowych z całej Polski. Suwalszczyzna wróciła z Kielc, gdzie na 9. Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej okazała się bezkonkurencyjna w kategorii spektakli stylizowanych. W podsuwalskiej Oberży to historia o młodzieży z wielokulturowego regionu, jakim po dzień dzisiejszy jest Suwalszczyzna. Razem z tancerzami przenosimy się w czasy przed I wojną światową, kiedy to młodzi ludzie zjeżdżali za chlebem do Suwałk i starali się nie tylko zdobyć zawód, ale też odnaleźć się w nowym stylu życia, tańcach i strojach, nie zapominając o wyniesionych z domu tradycjach. Bardzo dostojne, godne jury, wielkie autorytety polskiej muzyki, etnografii i tańca oceniły poziom festiwalu jako wysoki. I no, tu mieliśmy tą wielką przyjemność dostać najwyższą punktację w naszej kategorii, co nas przekonało do tego, że jednak te dziedzictwo i lokalność, promowanie tego jest ważne. W kategorii spektakli w opracowaniu artystycznym Suwalszczyzna zajęła drugie, najwyższe miejsce. Pierwszego w ogóle nie przyznano. Na trzecim miejscu uplasowały się ex aequo zespół tańca ludowego Perła Warmii i zespół pieśni i tańca Wiśliczanie. Byłam zaszczycona, że mogłam z tak wspaniałymi muzykami, tancerzami, śpiewakami z zespołem pieśni Suwalszczyzna uczestniczyć w tym festiwalu. Jurorów i innych uczestników festiwalu zachwyciły przede wszystkim kostiumy zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna, które nie są znane w odległych rejonach Polski. Tak samo jak i repertuaru tego, rzewnych padespanów, walczyków, krakowiaków lokalnych, mazurpolki, czy właśnie tańców takich lokalnych jak kapelus, kukietka, czy kadryle, w tym czasie modne, ale lokalnie tutaj zabarwione właśnie wschodnimi tańcami przybyszy ze wschodu. Wyjazd na Kielecki Festiwal został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.